Robert, jedziesz. Dalej, ogłaszaj swoje postulaty. Lewica wreszcie spadnie pod próg wyborczy. Dobry wieczór, Bielsko-Biała. Bardzo Państwu dziękujemy, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, że jesteście bardzo cierpliwi i wysłuchujecie tego, co mamy dla Was do powiedzenia. I powiem Wam szczerze, że jak patrzę sobie na Waszą listę wyborczą tutaj, na listę Konfederacji oczywiście, to Wam zazdroszczę. Bo naprawdę macie świetnych kandydatów, na których możecie głosować. Macie Dobromira Sośnierza, macie Marcina Sypniewskiego, macie Hanie Boczek. Naprawdę, kogo nie wybierzecie w zasadzie? Macie Romana Frica, fantastyczni ludzie, bardzo wartościowi ludzie. I w zasadzie, kogo nie wybierzecie? Wyślecie do Europarlamentu człowieka, który będzie dbał o nasze interesy. I o to toczy się gra w tych wyborach. 9 czerwca... musicie iść do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Musicie wreszcie wybrać ludzi, bo to od was zależy, nie od nas. My wychodzimy tutaj przed wami, mówimy, co chcemy zrobić w Parlamencie Europejskim i dalej wszystko tak naprawdę zależy od was. Czy wy pójdziecie do wyborów, czy wy zagłosujecie na wartościowych ludzi, czy pozwolicie nam na to, byśmy dla was zmieniali Unię Europejską, byśmy spowodowali, że ta Unia Europejska będzie normalnym miejscem do życia. Po prostu. My wykonujemy wasze zadania. Po to są politycy. Nie po to, żeby siedzieć w Sejmie, czy w Parlamencie Europejskim, czy w Komisji Europejskiej, brać pieniądze, przyciskać jakiś guzik w odpowiednim momencie, w zależności od tego, jak sobie zażyczy prezes partii. Nie! My jesteśmy tutaj dla was. To wy nas wybieracie, to wy decydujecie waszymi głosami, jak ma wyglądać polityka w Polsce i teraz, jak ma wyglądać polityka w Unii Europejskiej. I to od was zależy, czy do Parlamentu Europejskiego trafimy my, ludzie, którzy chcemy was tam bronić, chcemy bronić waszego interesu, chcemy pokazać, co się dzieje w Unii Europejskiej, jaka polityka jest szykowana w Unii Europejskiej, jakie konsekwencje płyną z tego, co jest proponowane w Unii Europejskiej. Czy do Parlamentu Europejskiego trafią ludzie, którzy po prostu klepią wszystko jak leci, bez totalnego namysłu, pobierają pieniądze, ulegają lobbingowi, bardzo szkodliwemu zresztą lobbingowi i w zasadzie interes Polski mają głęboko gdzieś. My się na to nie możemy zgodzić. Te wybory są historyczne w zasadzie. To jest ostatni moment, kiedy możemy jeszcze powstrzymać Unię Europejską, by ta nie zboczyła na totalnie patologiczne tory. Jeżeli teraz do Europarlamentu dostaną się europosłowie z Konfederacji, dostanie się na przykład taki Dobromir Sośnierz albo Marcin Sypniewski, a najlepiej oni dwaj naraz, jakby z tego okręgu weszli do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli do Europarlamentu wejdę ja, jeżeli wejdzie na przykład Stanisław Tyszka, jeżeli wejdzie do Parlamentu Konrad Berkowicz, i wejdzie jeszcze masa innych europosłów z innych państw. Ja nie twierdzę, że tutaj ktoś jeszcze z Polski, z Prawa i Sprawiedliwości, z koalicji rządzącej, to już w ogóle z trzeciej drogi tak samo będzie dbał o nasz interes, bo ci politycy pokazali już niejednokrotnie, że oni interes mają po prostu, nasz interes mają po prostu gdzieś. Ale o tym za chwilę. Jeżeli my wejdziemy z Konfederacji do Parlamentu Europejskiego i połączymy się z innymi frakcjami, z innymi ugrupowaniami, które w innych państwach wejdą do Parlamentu Europejskiego i będą oni dbać o swój interes, a my o swój, to wierzę, że uda się porozumieć i znaleźć mnóstwo płaszczyzn, na których nasze interesy będą zgodne. Jedną z takich płaszczyzn na pewno jest polityka migracyjna. Wiele państw w Unii Europejskiej ma ogromny problem z niekontrolowanym napływem imigrantów. Doskonale o tym wiemy. Widzimy, że Komisja Europejska nie chce sobie poradzić z tym problemem. Nie to, że nie może. Oczywiście, że może. Ma wszystkie narzędzia do tego. Wystarczy zamknąć granice, wystarczy wzmocnić Frontex, wystarczy wprowadzić pushbacki, po prostu odsyłać tych ludzi i nie pozwalać im wjechać na teren Unii Europejskiej. To jest tak proste. Tylko Komisja Europejska nie chce tego robić. Dlatego wiele państw ma ogromny problem ze wzrostem przestępczości. Zobaczcie, jest godzina 20:30. Spokojnie sobie stoimy tutaj na rynku w Bielsku-Białej. Nic się nie dzieje. Mnóstwo kobiet, mnóstwo dzieci.
absolutnie żadnego zagrożenia. Wyobrażacie sobie taką sytuację w Szwecji, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji? Nie! Jeżeli ktoś z nas ma znajomych w tych państwach, które wymieniłam, doskonale wiecie, że ludzie tam po zmroku po prostu nie wychodzą z domu. I to jest coś niewyobrażalnego. Ci ludzie zniszczyli swoje państwa, pozwalając na to, by multikulti rozprzestrzeniło się po Europie. I my tego w Polsce nie chcemy. I dlatego na przykład ja idę do Parlamentu Europejskiego z takim postulatem, by powołać komisję śledczą do spraw nielegalnej imigracji. Wierzę, że uda mi się przekonać 180 europarlamentarzystów do tego, by złożyć wniosek o powołanie takiej komisji. I jeżeli już powołamy taką komisję, to chcę dowiedzieć się, kto konkretnie stoi za niekontrolowaną imigracją, kto pozwala na to, by granice Unii Europejskiej były otwarte, kto pozwala na to, by Frontex był nieskuteczny, kto roztacza polityczny parasol ochronny nad organizacjami sprowadzającymi nielegalnych imigrantów, ale też legalnych do Unii Europejskiej. I sprawa jest prosta. Ci ludzie mają iść do więzienia. Po prostu. Mają wreszcie ponieść odpowiedzialność za to, że Unia Europejska jest niebezpieczna. I jest niebezpieczna szczególnie dla europejskich kobiet i europejskich dzieci. I miejsce polityków odpowiedzialnych za taką politykę migracyjną jest po prostu w pierdlu. Za przeproszeniem. Nie w Unii Europejskiej, nie w Parlamencie Europejskim, nie w Komisji Europejskiej, tylko w więzieniu. I to, co powiedziałam o polityce migracyjnej, ja jako kobieta szczególnie wychodzę z takim postulatem, bo ja nie wyobrażam sobie, zresztą jestem mamą dwójki dzieci, 12-letniego Leona i 2-letniej Marysi i ja sobie po prostu nie wyobrażam, że ja kiedyś, któregoś dnia wysyłam swoje dzieci do szkoły, ja się boję, czy one bezpiecznie wrócą do domu. Dlatego ja mówię wprost, ja tych ludzi w Polsce po prostu nie chcę. I tyle. I to, co ja prezentuję, wiem, że jest również głosem moich kolegów i moich koleżanek z Konfederacji. To, że akurat ja prezentuję ten postulat, to jest mój pomysł, okej. Ale wiem, że jeżeli dostaniemy się do Parlamentu Europejskiego, my razem ten pomysł będziemy realizować. Dlatego ważne jest właśnie, by wreszcie do Parlamentu Europejskiego wszedł ktoś, kto się nie boi takich pomysłów, kto jest w stanie wykorzystać narzędzia Parlamentu Europejskiego, i wreszcie zacząć z tych narzędzi korzystać do tego, by zabezpieczyć interes swojego państwa. Kolejna sprawa. Dziś w Warszawie odbył się ogromny protest rolników. Rolnicy chcą wyrzucenia Europejskiego Zielonego Ładu do kosza i ja to szanuję. Ja szanuję bardzo te protesty. Szanuję protesty rolników między innymi dlatego, że kiedy rozmawiamy z wami na naszych spotkaniach, to wy mówicie nam wprost. My wiemy, co to jest Zielony Ład. Wiemy, jak jest szkodliwy, wiemy, jakie ma dla nas konsekwencje, wiemy, jak bardzo jest niebezpieczny, wiemy, jak bardzo Zielony Ład uderza w nasze bezpieczeństwo żywnościowe. I wiecie, czyja to jest zasługa? To jest zasługa rolników. Przez to, że rolnicy poświęcali swój czas, wychodzili na ulicę, blokowali mnóstwo dróg, oczywiście zapewniając dojazd odpowiednim służbom, na przykład karetką, bo tutaj też nie dramatyzujmy i absolutnie nie krytykujmy rolników. Akurat rolnicy protestowali w taki sposób, że można było swobodnie przejechać, ale to oni pokazali nam, że są siłą, która jest w stanie zmusić Komisję Europejską, by ta przynajmniej częściowo i na pewien czas z czegoś się wycofała. A więc widać zagrożenie płynące z Zielonego Ładu i dzięki rolnikom to wy, konsumenci, wiecie, jak duże niebezpieczeństwo płynie z Europejskiego Zielonego Ładu. Natomiast to, co się dzieje w Warszawie, to jest po prostu masakryczny festiwal hipokryzji. To, co Prawo i Sprawiedliwość robi, no sorry, ale ja nie do końca rozumiem, jak można fotografować się z premierem Mateuszem Morawieckim na proteście rolników, cykać sobie z nim sweet focie, przecież jednocześnie protestować przeciwko Zielonemu Ładowi, no na litość boską, przecież gdyby ten człowiek w 2019 roku zawetował Europejski Zielony Ład, powiedział hola, hola, weto ja nie pozwalam, to by Europejskiego Zielonego Ładu nie było. A ten człowiek klepnął wszystko w ciemno, jeszcze powiedział, że no podpisałem to, bo w sumie tam różne rzeczy negocjowaliśmy, ale no nie do końca wiedziałem, co tam było i teraz się okazało, że to jest szkodliwe. No przepraszam bardzo, nie róbmy sobie jaj, tak się nie prowadzi polityki.
to nie jest odpowiedzialny i dojrzały polityk. I teraz ten człowiek wychodzi na protest rolników i ściemnia im prosto w twarz, że on będzie bronił ich interesu? Ja bym niczego bym nie powierzyła Mateuszowi Morawieckiemu, a już na pewno nie powierzyła mu kwestii związanych z jakimkolwiek segmentem naszego bezpieczeństwa. Więc PiS teraz po prostu ściemnia i robi to bez... No nie powiem czego. Jest bezczelny w swoich kłamstwach, jest obłudny. Próbuje przekonać, próbuje po prostu zamydlić oczy, że będzie teraz walczył w interesie rolników. A jeżeli prześledzimy sobie różnego rodzaju głosowania, no to między innymi politycy Prawa i Sprawiedliwości głosowali również za tym w Parlamencie Europejskim czy suwerennej Polski, by zliberalizować handel Unii Europejskiej z Ukrainą. Więc ci politycy tak naprawdę absolutnie nie bronią naszego interesu. Dlatego nie możemy na nich głosować i przestańmy na nich głosować. Bo popełniając w kółko ten sam błąd, nie możemy oczekiwać innego rezultatu. A tym samym błędem jest głosowanie na polityków pokroju Mateusza Morawieckiego, Donalda Tuska, teraz już Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza. No tam, lewicy to już w ogóle nie będę wspominać. Lewica bardzo mocno, skutecznie walczy, żeby spaść pod próg wyborczy. Ja to akurat bardzo szanuję. Nie będę przeszkadzała tej Robertowi Biedroniowi w niszczeniu lewicy w Polsce. Robert, jedziesz. Dalej ogłaszaj swoje postulaty. Lewica wreszcie spadnie pod próg wyborczy. Dlatego, szanowni państwo, kończąc, bo już jest późno, już się robi ciemno, a jeszcze za chwilę jedno wystąpienie, proszę was bardzo mocno, idźcie 9 czerwca na wybory. Od tych wyborów zależy przyszłość Unii Europejskiej, od tych wyborów zależy przyszłość Polski w Unii Europejskiej, od tych wyborów zależy nasza przyszłość w Unii Europejskiej, więc bardzo ważne jest, byście wy i wasze rodziny poszli na wybory, zagłosowali, już wiemy, na listę numer 2, to jest lista Konfederacji, i byście to wy wybrali polityków zadaniowych, którzy idą tam dla was, by dbać o wasz interes, by dbać o wasze bezpieczeństwo, by dbać o bezpieczeństwo waszych żon, waszych córek, bo to jest jeden z ważniejszych aspektów, moim zdaniem, jeśli chodzi o politykę Unii Europejskiej. Byśmy po prostu wreszcie mogli żyć normalnie. 9 czerwca, szanowni państwo, głosujcie na Konfederację. Dziękuję. Rączkę daj.